Cóż to takiego jest KNR i do czego należy go stosować? W przypadku niewielkich inwestycji wyceny podlegają negocjacjom między wykonawcą i inwestorem. Kluczowym elementem jest osiągnięcie porozumienia i satysfakcja obu stron. Przy dużych inwestycjach najczęściej jest kilku konkurentów do realizacji. Wycena nakładów pracy odbywa się wówczas na podstawie norm w celu ujednolicenia zakresu czynności niezbędnych do wykonania określonych inwestycji. Firmy konkurujące ze sobą, odnosząc się do tego samego zakresu prac, mogą konkurować stawką za godzinę pracy lub redukując koszty pośrednie i inne czynniki wpływające na ostateczną wycenę, np. koszty zakupu. W jaki sposób sporządza się kosztorys z wykorzystaniem KNR-ów? Załóżmy określony zakres czynności, np. instalacja koryt kablowych metalowych nad sufitem podwieszanym pod okablowanie strukturalne. Korzystając z normy KNR 508, określamy zakres czynności. Jak widać na powyższym przykładzie, zakres wykonywanych czynności jest rozpisywany szczegółowo, co odzwierciedla faktyczny zakres prac, ale również wskazuje na technologię wykonania. Tak rozpisany zakres obowiązków wykonawcy pozwala ocenić inwestorowi faktyczne nakłady pracy, jakie są niezbędne do wykonania określonego zadania. Na rysunku poniżej widzimy fragment przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego. Tu również na podstawie m.in. KNR 508 wyszczególniono wszystkie prace niezbędne do wykonania konstrukcji do układania sieci komputerowej. Zasadą jest, że w przedmiarach lub kosztorysach inwestorskich staramy się, aby poszczególne etapy prac związane z określonym zakresem czynności, tak jak na podanym przykładzie, były opisywane w jednym bloku. Ułatwia to ocenianie nakładów na poszczególne etapy inwestycji, jak również umożliwia wydzielenie niektórych etapów w celu np. powierzenia podwykonawcom. Oprócz katalogów ogólnych na rynku funkcjonują również katalogi branżowe związane np. z określoną technologią dostarczaną przez liczące się podmioty rynkowe. Przykładem może być katalog KNR-EM opracowany przez firmę Emiter spółka z o. dotyczący technologii związanej z okablowaniem strukturalnym Emiternet.